Już na ostatniej pętli strasznie cierpiałem i chciałem ukończyć ten bieg. Walka była tak naprawdę do ostatniego kilometra o zwycięstwo. Zadecydowały ostatnie metry i mocny finisz. Ja i tak się bardzo cieszę, jestem przeszczęśliwy, że w tym historycznym maratonie, nietypowym, jak na maraton warszawski, udało się zająć drugie miejsce. Tak taktycznie to wziąłem tak naprawdę na swoje barki na początku narzucanie tempa, ponieważ wolałem po prostu czuć się dobrze i biec swoje, dlatego cały czas 3,25 na kilometr prowadziłem grupę. Chłopaki podłapali tempo, nikt się nie wychylał i fajnie współpracowaliśmy w dość dużej grupie. Tak naprawdę do 30 kilometru w szóstkę biegliśmy. Dopiero później zaczęło się wszystko tasować i już 5 kilometrów do mety biegliśmy we trójkę, a następnie we dwójkę. Szczerze, to były najtrudniejsze warunki w maratonie, z jakimi się mierzyłem. Do tej pory zawsze jakoś dopisywało szczęście. Pogoda była zdecydowanie lepsza, więc na pewno będę wspominał ten bieg pod względem ciężkich warunków i no, rywalizacji na maksa, gdzie nabiegałem rekord życiowy, gdzie przed biegiem w ogóle nie przypuszczałem, że jestem w stanie to pobiec. Myślę, że jak się biega u siebie, przy swojej publiczności, w tak wyjątkowym biegu i po prostu sam bieg w czołówce sprawia, że jesteśmy w stanie jako zawodnicy wykrzesać z siebie więcej, niż tak naprawdę przypuszczaliśmy i zakładaliśmy przed samym startem.